nami Joanna Małyniak, dyrektor niepublicznego przedszkola Promyk w Sławie. Pani dyrektor, co daje kontakt z alpakami dzieciom najmniejszym? Dzień dobry, witam serdecznie. No ja myślę, że przede wszystkim radość, bezpieczeństwo, przyjaźń z alpakami. No sądzę, że dzieci przy alpakach się bardzo otwierają i to jest najważniejsze, żeby ta bariera między zwierzętami została pokonana, tak? Nie boją się? Nie boją się, absolutnie się nie boją. Nie, widać to. Podchodzą pod nie, jest to na zasadzie tak jak do konia się podchodzi. Trzeba zwracać cały czas uwagę, bo dzieci podchodzą od tyłu, alpak może kopnąć. No proszę zobaczyć, nie boją się niczego. Z nami Karolina Gryz, właścicielka alpak, które przyjechały dzisiaj do Sławy. Pani Karolino, skąd wzięły się te alpaki, w sensie skąd je pani, gdzie je pani znalazła i gdzie one na co dzień przebywają? Tak, znalazłam je w hodowli alpak pod Koninem. Stamtąd zostały zakupione od specjalistów, którzy specjalizują się w hodowli, a także od niedawna w terapii ze zwierzętami. A na co dzień stacjonują w Dębowej Łęce, a ja mieszkam we Wschowie, także my tam stamtąd pochodzimy i stamtąd przyjeżdżamy tutaj na zajęcia. Jak mają na imię i taki krótki opis charakterów? O, charaktery to mają bardzo różne. Szary, kompaniero, spójrz na mnie. Kompaniero rozdaje buziaczki. Kompaniero to jest nasz taki przytulak, ale też taka trochę ciamajda nasza. On zawsze się biedaczy gdzieś tam potknie, ale jest naprawdę taki kochany dla dzieci. A Versace to już jest bardziej charakterny. Versace to jest taki prawdziwy mężczyzna. On tutaj ustala swoje zasady i swoje reguły gry, ale obydwa są przystosowane i socjalizowane specjalnie do terapii z dziećmi, także są bardzo oswojone i lubią z nimi pracować. Jakie takie aspekty psychologiczne zmieniają się w dziecku przy kontakcie z takim zwierzęciem? Przede wszystkim stają się bardziej otwarte, jeżeli mówimy tutaj o dzieciach jakichś zamkniętych, mających jakieś problemy, na przykład autystyczne, bardzo się otwierają przy zwierzętach, ale przede wszystkim uczą takiej troski o zwierzę, to jak dbać o nie. Też wprowadzamy takie elementy edukacyjne do zajęć, czyli to, że za zwierzę trzeba wziąć odpowiedzialność, jak się zachowujemy, żeby to było dla nas i dla zwierząt bezpieczne, że nie należy zwierząt krzywdzić, tak? Takie podstawowe zasady tutaj obcowania ze zwierzętami poruszamy. Jak często zajęcia odbywają się w przedszkolu? Tutaj w przedszkolu odbywają się dosyć często, średnio jeden raz, dwa razy w tygodniu, także bardzo często i to widać też właśnie po tych dzieciach, że one mając taki regularny kontakt, coraz lepiej reagują na zwierzęta, coraz bardziej są otwarte tutaj na relacje z alpakami, ale nie muszą to być aż tak częste zwierzęta, nawet takie jednorazowe spotkanie często daje dzieciom dużą radość. Dziękujemy. Pani Karolina Gryz i jej alpaki były naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiam.